bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jest to uchwała porządkująca uchwałę, która była podjęta 11 maja w 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Latowicz. I punkt trzeci, w punkcie trzecim zostały wykreślone słowa gimnazjaliści. Chodzi o to, że już nie ma gimnazjum i teraz punkt trzeci, w punkcie trzecim jest taki zapis. Adresaci programu, uczniowie szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Latowicz. To tyle co do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy pytania są? Nie chcę. To przystępujemy do głosowania punktu trzeciego podjęcia uchwały w sprawie zmiany gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Latowicz. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do głosowania i głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta, wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz form postępowania w tych sprawach. Również panią Wysławę proszę. Paragraf drugi tejże uchwały uchyla nam uchwałę z 11 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz form postępowania w tych sprawach. Załącznik do tej uchwały określa nam szczegółowe warunki udzielania tej pomocy. I tak, paragraf pierwszy. Ustala się następujące formy pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Latowicz. Punkt pierwszy. Stypendia wójta gminy Latowicz, jak również punkt drugi. Nagrody wójta gminy Latowicz. Paragraf drugi. Stypendium wójta gminy Latowicz otrzymują uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej spełniające łącznie następujące warunki. Uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego średniej ocen co najmniej 5,6 przez ucznia klasy 4-6 szkoły podstawowej, 5,5 przez ucznia klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uzyskanie wzorowej oceny zachowania. Paragraf trzeci. Wysokość stypendium wynosi 1500 zł. Paragraf czwarty. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego może składać wychowawca klasy, samorząd uczniowski, dyrektor szkoły. Wniosek o przyznanie stypendium zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną składa się w Kancelarii Urzędu Gminy Latowicz w terminie do 4 dni przed zakończeniem roku szkolnego. Paragraf 5. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje wójt gminy Latowicz. Decyzja wójta o przyznaniu stypendium jest ostateczna. Paragraf 6. Nagroda wójta gminy Latowicz za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznana uczniowi klas 4-8 szkoły podstawowej spełniającemu łącznie następujące warunki. Pierwsze, to jest uzyskanie szczególnego osiągnięcia sportowego. To jest zajęcie pierwszego miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, zajęcie pierwszego do drugiego miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu regionu,
zajęcie pierwszego, trzeciego miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu wojewódzkim, zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim. Oczywiście uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły oraz uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. Paragraf 7. Nagroda Wójta Gminy Latowicz za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznana uczniowi klas 4-8 szkoły podstawowej spełniającemu łącznie następujące warunki. Pierwsze, uzyskanie szczególnego osiągnięcia artystycznego, to jest zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na szczeblu powiatowym, zajęcie od pierwszego do drugiego miejsca w konkursie na szczeblu wojewódzkim, jak również diecezjalnym i zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. Punkt drugi, uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły. I punkt trzeci, uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania. Paragraf 8. Nagroda Wójta Gminy Latowicz za szczególne osiągnięcia naukowe może być przyznana uczniowi klas 4-8 szkoły podstawowej spełniającemu łącznie następujące warunki. Pierwsze, uzyskanie szczególnego osiągnięcia naukowego w konkursie przedmiotowym. To jest zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na szczeblu powiatowym, zajęcie od pierwszego do drugiego miejsca w konkursie na szczeblu wojewódzkim i zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. Punkt drugi, uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły. I punkt trzeci, uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania. Przepraszam. Paragraf 9. Wysokość nagrody za szczególne osiągnięcia wynosi zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na szczeblu powiatowym 200 zł. Zajęcie od pierwszego do drugiego miejsca w konkursie na szczeblu regionu 300 zł. Zajęcie od pierwszego do drugiego miejsca w konkursie na szczeblu wojewódzkim 600 zł. Zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca w konkursie na szczeblu ogólnopolskim 800 zł. Paragraf 10. Wniosek o przyznanie nagrody może składać wychowawca klasy, klub sportowy, nauczyciel przedmiotu czy dyrektor szkoły. Wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną składa się w Kancelarii Urzędu Gminy Latowicz w terminie do 4 dni przed zakończeniem roku szkolnego. Dołączając do niego poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzające konkretne osiągnięcia w dziedzinie sportowej, artystycznej lub naukowej. Paragraf 11. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje wójt gminy Latowicz i decyzja wójta o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Paragraf 12. Przyznanie stypendium nie wyklucza przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia. Wręczenie dyplomu oraz decyzję o przyznaniu stypendium lub nagrody odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego i stypendia i nagrody wypłacane są w urzędzie gminy lub przekazywane na konto podane we wniosku. Dziękuję. To by było tyle do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania co do tej uchwały? Nie widzę. Wszystko dobrze omówione na komisjach. Przystępujemy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz form postępowania w tych sprawach. Kto jest za? Proszę podnieść ręki do głosowania i głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest.
Co słychać TV.